Cześć, witajcie w 24 dniu Forgans, please. Teraz mamy całkowicie nową ekipę. Jest to Waliza Jan, Marcin Martinez, Fabian B. Krzyżak, Paulina Gradient, Odin the Green, Blunex.pl, One Rolfin, Derevo, Nadia F. i Jari Jari 84. Wary obciągary. No i teraz cóż, porozkładałem ich. Musimy zrobić sobie dzisiaj canned food, czyli pakowane w puszki jedzonko. Porozkładałem już ludzi. Mamy cztery, jakby tutaj widzicie, karty na zatrudnienie, więc to bym chciał zrobić. No i startujemy dzień. Dzisiaj widzę, nie mam żadnych nowych przedmiotów, poza... Mamy miecz świetlny. Zajebiście. On tu zawsze wisi, tak, to jest jakiś na magnes. Jedną gwiazdkę straciłem, więc cóż. Zaczynajmy. Pozbyliśmy się promieniowania. Ale niestety pojawiają się busze, czyli jakieś bush sprouting on the heads. Na głowach jakichś ludzi pojawiają się busze. Bush, czyli krzoki. To jest prawdopodobnie nie jest spowodowane promieniowaniem. Wygląda na to, że Hands of Earth po prostu wrzuciło tutaj, spowodowało tego typu rzeczy. Więc musimy odcinać. Cut down and recycle the branches from at least 10 endsów. Czyli przyjdą jakieś drewniaki do nas i musimy odcinać im coś i ich recyklować. No dobra. Cut down branches, czyli musimy uciąć 10 gałęzi od gości i zrecyklować tych typów. No spoko. Tylko pytanie, czy mam tyle miejsca na ciałka. No mamy jeszcze miejsca. No i nie zapomnij o inspekcji. Dzisiaj przyjdzie inspekcja, więc musimy działać. Finish building arc to pass inspection. Ile mamy do wykonania zadań? Dobra, tutaj ty spadasz. Harvest z tobą nie chcę wykonywać zadań. I zrecyklowałem typa. Ty możesz wejść. Ty... I co, on zalicza mi? Czekajcie, cut down branches and recycle. Ok, czyli musimy po prostu machać. Dobra, canned food się robi. Tutaj mi płacze, że nie mamy wykonanych zadań. Mamy zaczekać na inspekcję, bo wykonaliśmy główne zadanie, więc tak naprawdę tylko robimy canned food i zaraz się zastanowimy nad jakim zadaniem dodatkowym. Ja tutaj zacząłem zbierać materiały, bo prawdopodobnie będę chciał zrobić heat resistant fabric, czyli ten co kosztuje tutaj 2100. Nie, 3000 kosztuje. I myślę, że to jestem w stanie zrealizować bez 18 godzin, więc praktycznie do końca zmiany mam czas na zrobienie tego, więc ja sobie to przyjmę tutaj jako już zadanie główne, 3000 piechotą nie chodzi. I tak też będziemy działali. O, Precious Metals, kurde, za 1200. Czy ja jestem w stanie zrobić Precious Metals? Gdzie to jest? Tutaj, facy są potrzebne i z krwi. No, zobaczymy zaraz, zobaczymy, bo może jest szansa, że jednak będę to produkował. Dobra, ty tutaj musimy... Dobra, ty idziesz na recykling. Ty idziesz na recykling, ty jesteś też na recykling, bo do niczego się nie nadajesz. Jedyny normalny, który może wejść, ale też muszę patrzeć, żeby kogoś tutaj mimo wszystko spalić, bo jednak fabrykę muszę zasilić. Kolejny agent, który do nas dołączy. No przydałoby się, żebym kogoś kurde tutaj spopielił, bo zaraz mi fabryka stanie. Vert 5 się destabilizuje. Analiza powiedziała, że będzie rewolta na 10%. Procenty procentami. Ale jakieś centra z żarciem powstają. Żarcie będzie ładowane. No i musimy zapewnić im medykamenty. Complete the medications order to supply the sedative. Czyli musimy wykonać zadanie z medykamentami. To będzie trudne. 10 pointów dostaniemy i 1400 hajsu. Pointy potrzebuję to przede wszystkim, bo tym bardziej, że mi tutaj czterech łebków brakuje, ale medykamenty jeszcze mam kurde cisnąć? No dobra. Gdzie jest medication? Medication tu jest potrzebne, więc tu muszę zmienić. I łebków będziemy teraz cisnęli, tak? Czyli tutaj... Kurde, jeszcze heat resistant fabric chciałem. No ale dobra, no to muszę ich poprzerzucać w takim razie. No ja oni sobie tu działali, ale potrzebuję mieć kogoś, kto mi te medykamenty będzie robił. Więc ty będziesz tutaj, bo jesteś introwertykiem z tego co pamiętam, więc masz 35. Potrzebujesz mieć po 105 ze wszystkiego, więc teraz robimy tutaj ciebie
Rewo, jesteś fetyszystą w Hair Section. Ale to mi tutaj nic nie ratuje, więc trudno. Ciebie przerzucam tu. Mineralsy się będą robiły, ale kości będę potrzebował. No ale właśnie, jakby brakuje mi jednego łebka. Gdzie jest mój łebek? Mineralsy, to z krwi się robi. Krwi tak robimy z zapasem, więc tutaj nie będzie problemu. Mięso z mięsem też jest ok. Więc muszę kogoś przerzucić, bo tutaj do medykamentów przerzuciłem. Skin. To Paulina możesz tutaj robić. Akurat jest bone crusher, więc tutaj jakby zapewni mi wszystko. Co prawda wydajność nie będzie taka, jakbym chciał, ale to tam. Jest taki pikuś, to na spokojnie sobie damy radę. Tak robi się minerały, bonflower będzie się robiło, więc tutaj będzie wszystko cacy. I działamy. I działamy. Ty tutaj, ziomeczek, możesz wejść back to work. Ktoś tutaj wrócił. Dwóch mamy jeszcze. O, jest Duke Wizard i Jajomiot. Ty jesteś fury i jesteś skillful. Ham Section, więc możemy kogoś tu przerzucić z tego Ham Section, na przykład tu. A Duke Wizard przejdziesz tutaj do mięsa. 105 jest potrzebny. Tu robisz 160, tu będzie problem. A ty jesteś od czego? Bone Crusher. No to idź tutaj do kostek. Szybko niech to opierdzielą i będzie po robocie, nie? Oni tu pracują. Ten narzeka, że nie ma, kurde, rzeczy. Maxed out. A nie wiem. I mamy dużo. Czy ja mogę w ogóle warehouse'a jeszcze powiększyć? Nie, mamy na maksa. Więc jakby tutaj już nie jestem w stanie nic więcej upgrade'ować. Body warehouse'a też już mamy na maksa. Do 60 truchełek mogę dać. I piec też już mam na maksa. Więc tutaj chyba nie ma sensu dalej działać, nie? Pod tym względem. No dobra. A ty czego chcesz? Wypadł mi stąd. Ja z syndykatem nie chcę mieć nic wspólnego. Ty kobito wredna. Pet się pojawił. Nadia przyniosła mutanta. Co możemy zrobić? To już było. Powinno być większa ta różnorodność, jeśli chodzi o te wydarzenia, bo one się tak troszkę powielają, powiem szczerze. No, mają tutaj potencjał w grze, żeby właśnie te wydarzenia były naprawdę jak najbardziej głupie, absurdalne, a non-stop dają to samo. I co? Płacimy 500 kości, mamy zwiększoną produktywność i lojalność. Ale nie mam kości. Czekajcie, a może te kości mi tu zaraz... Zaraz będą chyba produkowali te kości, więc zrobimy tak, że ja tutaj te kostki wyprodukuję. Znowu introwertyki. Dobra, niech oni te kości robią. W końcu ktoś nas popielenie. Mamy jeszcze troszkę czasu, żeby wykonać. Order complete. Bardzo dobrze. Który tu był introwertykiem? Ty byłaś introwertykiem, więc ty mi stąd wypadł. Tu krew się musi robić. Więc wy dołączycie tutaj do tych medykamentów. Wy tutaj będziecie... Kości chcę. Potrzebuję mieć bone crusherów jakiś. Ty jesteś bone crusherem, więc tutaj zapierdzielaj. I jeszcze kogoś bym potrzebował jako bone crusher. Który tu jest? Tu jest bone crusher, więc ty jeszcze tutaj pójdziesz do kostek. Zrób to szybko, ty idziesz do krwi. Robimy te medykamenty. Mięso już mi nie będzie potrzebne generalnie, bo już nie będziemy robili canned food. Więc myślę, że możemy zacząć pracować nad heat resistant fabric, więc ty tutaj zacznij produkować ile się tego da. 31, więc potrzebujesz mieć po 100 ledera i woven threads. Fat section, mid section. Czyli to mnie tam za bardzo nie ratuje. Tu jest kolejny od kostek. Ajajajajajajajaj. A jak ich zmęczenie? Nie wygląda źle. Mogą tutaj zapieprzać, że tak powiem, więc... Niech tutaj robią tę skórę. Czy krwi mam dużo? Mam 900 krwi. Aj. Kości będę potrzebował dużo. No, straszny problem. Straszny problem, bo teraz mi jakby ludzi brakuje. Potrzebuję jeszcze dwójkę ludzi gdzieś znaleźć. Więc wydaje mi się, że przerzucimy sobie jednego tutaj stąd.
żeby spowolnić troszkę tą produkcję. Tutaj narzekają na brak jakichś tam materiałów, nie wiem na co. I przerzucimy sobie chyba z... Mineralsy mamy? Mineralsów nie mamy. No właśnie, mineralsy za wolno robią. No jeszcze jednego człowieczka potrzebuję. A pet jeszcze działa, więc mamy jeszcze czas. Dobra, ty jesteś do przemielenia. Wypadł mi stąd. Ty jesteś... O, idealnie, wchodzisz. Będę miał pracownika. Dobra, tu się wszystko fajnie produkuje. Ty wchodzisz. Uwaga, ile mamy kości? 74 kości. No, czekajcie. Na razie wyrzucę sobie tutaj Revo. Niech on mi tam trochę tych kostek wyprodukuje, bo potrzebuję mieć bardzo dużo kostek. Potrzebuję też kogoś, kurczę, zrecyklować. Uwaga, ile mamy kostek? 204. Potrzebuję mieć 500. Nie wiem, czy zdążymy. Ty idziesz na spalenie. Stop. Jestem pod koniec. Ile mamy kostek? 240. Ni cholery nie dam rady. A teraz mogę niby. No dobra, to robimy. Wydałem 500 kostek. Mimo, że miałem 200. Ktoś mi powie, jaki jest sens? Nie mam bladego pojęcia. Ale działa, więc teraz ty idziesz tutaj do Woven Threads. Medykamenty też już się zrobiły, zobaczcie, więc kolejna ekipa nam tu odpada. Tu od minerałów odpadają i od Bonflower nam odpadają, więc od kości też mi tu ekipa odpada. Więc teraz skupiamy się tylko i wyłącznie na Heat Resistant Fabric. No tak, dosłownie, tylko na tym się skupiamy. Co najwyżej mogę usunąć te, co tam 5-godzinne tutaj są składziki, bo mi to nie jest potrzebne. Dojdziemy do niebieskiego i zobaczę, co jestem w stanie tutaj zarobić dla ekipy. Woven Threads, Precious Metals jeszcze jestem w stanie. No tutaj chyba najlepiej by było zrobić właśnie Precious Metals. Ale skupmy się najpierw na tym. Bo to jednak jest trzy koła i potrzebujemy mieć Woven Threads i Leather. Co bym tu nie wybrał, i tak będzie złe. Dobra, ty Revo też możesz wrócić już. Też ekipa nie jest jakoś mocno zestresowana. Tu jest Skinner. Więc ty idziesz tutaj. Który jest? Seksista. Boże. To jest kobita? To ty jesteś tutaj. I to był Skinner. Ale Gradient jest introwertykiem zaś. Aj! Komplikuje. Ty tutaj idziesz. No seksista, to jest babka. Dziad jeden. Fetyszysta, hair section. Tu potrzebujemy hair section. No to ty, Revo, idziesz tutaj. Będziesz zapierdzielał. Jary. Seksista. Czekajcie, co daje seksista? Tylko nie lubię pracować z innymi płciami. No a to jest facet? Kim ty jesteś? Gdzie tu jest napisane, jaki ma seks? Nie jest napisane. Ja nie wiem, no to idziesz tu. Coś tu jest chyba zbugowane. A do Heat Resistant Fabric też ci nie pasuje. Dobra, zrobimy tak. Ty wchodzisz tu, ty wchodzisz tu, ty wchodzisz do niego. A w poprzedniej wersji się tak dało zrobić, a teraz on jest głupek. Ej, dobra, to jest potrzebne 113, produkuje, to przerabia tyle samo na tyle samo, więc tak czy siak potrzebuje mieć kogoś u góry. 195 na 181, a ja potrzebuję mieć 100. Więc tak naprawdę tutaj powinien być jeszcze jeden dojść. Będzie 61, 184. Czyli trochę będzie stało, ale będzie produkowało w miarę. I tutaj też potrzebuję mieć rzędu 180, więc spróbujmy wrzucić tu gradienta. No jest 150, więc będzie spowalniało. Jakbym dał Paulinę 160, już lepiej. No i ten Jary cały, dziad jeden. Chyba że zupgrade'ujemy, to teraz będziesz robiło 173. 183, no dobra, dwa upgrade'y. Troszkę kaski wydałem, ale będzie się robiło. To się przygotowywuje, włosy przygotowywują się, ciałka i zostaje mi tutaj troszkę ludzi. Jeszcze jajomiot tu się schował. No i właśnie, no i to jest właśnie ten miejsce, gdzie mogę zacząć kombinować coś więcej. Na przykład Woven Threads, ale będzie wykorzystywane tu.
Więc jakby nie mogę. Mogę Precious Metals, które jest tutaj. Ale to jest za mało ludzi mam, żeby to ogarnąć, więc też nie mogę tego brać. Albo skóry. Więc ja na razie wezmę ich tutaj wszystkich do odpoczynku. Chociaż Fabian tutaj narzeka, że jest przepracowany. On jest w ogóle skinnerem. Więc wiecie co, Fabian, ja cię tutaj dam. Ty jesteś fury. Idealnie. 189. Dobra, on nie jest aż tak bardzo zmęczony, nie jest też zestresowany. Fabian jest bardzo zestresowany, więc jego tutaj sobie śmiało zostawimy. I działamy. Ty jesteś spoko, wchodzisz. To możemy sobie dać. Ty nie jesteś najlepszy, ale potrzebuję mieć kogoś na zmianę z niebieskich, więc wchodzisz. Pan od drewna tutaj też niech ginie. Ty możesz być następny, który wejdzie. Ty też możesz być babka, jesteś spoko, cacy. Ty jesteś dziad. Więc recyklujemy drewiszcze. Nie no, w miarę spoko, nie? Chociaż nie rozumiem jakby tutaj zasady działania tego. Oj. Niebieski, niebieski mi odpadł. Szkoda, szkoda, bo tak bardzo chciałem, żeby niebieski tutaj wkroczył w nasze szeregi. Ich nie możemy wpuszczać, no a ty idziesz na recykling. Dobra, zobaczmy jak idzie robota. Robota w miarę idzie. No nie jest to jakieś super zajebiście, ale... No nie wyczaruję tutaj niektórych rzeczy, choćbym chciał, nie? Ale mam jeszcze jedno miejsce tutaj na Tomorrow Shifta i całkiem sporo czasu, jeśli chodzi o czas roboczy dzisiaj, więc myślę, że jestem w stanie jak najbardziej robotę wykonać. Anonimowy report mamy. Uwaga, kto dzisiaj zginie? Kto dzisiaj zginie? Pan Waliza Jan. Uj, Waliza, Waliza. Dzieci jesteś, Waliza, tu. W skórze robisz. Przykro mi, koleżko. Trzeba być jak najbardziej oddany wróczemu reżimowi, więc idziesz na recykling i wszyscy inni będą wtedy pracowali z pełną wydajnością. Oni są wtedy tak bardzo podjarani, że ja tylko czekam, aż będzie anonimowy raport. No i teraz do skóry musimy kogoś wybrać. I teraz mamy tak, Fabian już odpoczął. Skin section. Dobra, Fabian odpoczął. Zobaczmy sobie gradient. Od mięska jesteś i skin section. Jeszcze jest jajomiot, z tego co pamiętam. No, jak go zrecyklujemy, dobra, to co bym nie wybrał, to będzie źle. Więc dobra, ty chodź. 242, ale wydajność tu podskoczy, zajebiście. 222 wszędzie jest potrzebne. Tutaj troszkę będzie gorzej, ale tutaj nie mam nikogo, kto by chciał tutaj robić. Więc cóż, zostawiamy tak jak jest i idziesz na recykling. No, ale pojawiło mi się, widzicie, kolejne miejsce, żebym kogoś zatrudnił tutaj na następną zmianę, więc też myślę, że jak przyjdzie ktoś fajny, jakiś ziomeczek niebieski, no to od razu go też do siebie tutaj przytulę. Nawet taki frajerzyna, on będzie zapierdzielał, byleby nie miał właśnie tego czegoś na głowie. Ty jesteś do niczego, proszę na truchełko. Ty też jesteś do niczego. Drewiszcze cholerne tutaj też. Już strasznie zaczynają mutować ci ludzie, coraz bardziej mutują. Im dłużej, że tak powiem, gramy w tą grę, to widzimy, że ludzie zaczynają wariować. Mutują bardzo mocno. Zaraz mi tu zaczną szkielety przyłazić. Szybkie machnięcia. Ty jesteś na recykling. No, warehouse space. Dobra, to na spalonko idziesz, kurde. Następny... Nie wiem właśnie, czy ja muszę, bo ja mogę ich chyba teraz palić, kurde, tam. Nie będę tracił czasu na rypanie ich, tylko jak widzę, że przychodzi z drewnem na głowie, to będę spalał, już nie będę tego miecza używał. Jak tutaj wychodzimy z robotą? 9 godzin zostało, ekipa jest bardzo mocno przemęczona i jak najbardziej należy się zapierdziel, prawda? U mnie się tylko i wyłącznie zapierdziela. Ty jesteś tutaj na spalonko, bo jak z drewnem, ty jesteś designerem. Wow, wow, kościowy designer. Następne na spalonko. Palić to ja zawsze mogę. Ty jesteś spoko, idziesz na recykling. Akurat jedno ciało mi się zwolniło. Jeszcze jednego pracownika bym tutaj chciał zatrudnić. Order complete dla rządu. No i spoko. Woven Fretsy, zobaczcie, mogę od razu wykonać. To zajebiście się złożyło, bo nie dość, że wykonałem tamto zadanie, to jeszcze dodatkowo 7 stówek mi wpada i mamy 18 tysięcy. Polimery mogę wykonać dla Hands of Earth. Polimery są drogie. Polimery są drogie. Ja tu w magazynie trochę tych rzeczy mam.
Ale wiecie co? Construction. No nawet jakbym chciał, to nie dobiję, bo mam 9 na 30. Pracowników mam, ale bym musiał więcej pointów tutaj narobić, więc... Czy te 700 zł mi tutaj zależy? Będąc szczerym, to mając... Poczekam może, jak niebiescy będą chcieli. Precious Metals, choćbym chciał, to tego nie zrobię, więc... cóż. Na dzisiaj chyba produkcja stanie. 700 zł. 1000 kilo to jest dużo, a wydaje mi się, że może wpaść zlecenie od niebieskich w następnym dniu, więc ja sobie to zostawię. Więc na dzisiaj zatrzymujemy fabrykę i teraz zobaczmy sobie, kto tu musi powypoczywać. Ty musisz wypocząć, ty musisz wypocząć, pan drogi krzyżak musisz wypocząć. Tutaj wy też musicie powypoczywać. Fabian nie musi wypoczywać. Ty też nie musisz wypoczywać. Krzyżak... Pan Krzyżak musi wypocząć. No i Nadia. No i dobra, to wy tutaj zostajecie. A tu się polimery robiły cały czas. Rolfin tutaj był, a on polimery mi produkował. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem. Musiałem go gdzieś przerzucić. Te ikonki też są dosyć małe. No mogę tak po ekranie blisko dawać, ale to nie tędy droga. Więc dobra, no to teraz fabryka stoi, nie wykonujemy z żadnych zadań, tylko po prostu lecimy już do końca dnia. Ewentualnie mógłbym się grubo zastanowić nad tym, czy kogoś teraz nie wysłać na przykład, albo zrecyklować. Ale to tam mało czasu zostało, więc darujmy sobie. Idziesz na spalenie, już tak większość osób muszę dawać na spalenie. Jeden niebieski by się przydał. Dosłownie jeden niebieski, żebym pozbył się już tej karty tutaj na Tomorrow Shifta. Fajnie, że wykonałem bardzo dużo zleceń. Już tutaj zegarek mamy. Proszę, zapraszam nowego pracownika do mnie. Ty jesteś spoko, ale nie ma miejsca. Więc idziesz na spalonko. Tutaj następnego zapraszamy, agencika. 19.30. Czemu minus 10 pointów? O, zobaczcie, tutaj mi wpadł fajny ziomeczek. No i teraz pytanie, czy ja jestem w stanie na przykład kogoś wysłać na Arkę? Ale to jest at the end of the day, czyli na koniec dnia mi dopiero pójdzie. No możemy spróbować. Wyślijmy na Arkę. No i pytanie, czy teraz jak tutaj wrócimy, no nie dostałem karty, więc ja bym musiał zrecyklować kogoś. I tak ma bardzo dużo fatigue, nie? Więc tutaj też bym zbyt wiele nie wskurał. No czterech pracowników wydaje mi się, że będę mógł wysłać na Arkę, jak skończymy dzień. A na razie no to nic, pozbyłem się kart, nie mam żadnych tutaj dodatkowych jakby opcji. Nie chcę recyklować niepotrzebnie, bo wtedy pospadają im statystyki, więc muszę sobie darować i po prostu łepek wchodzi no, na następny dzień. No nic nie zrobię. Bardzo fajny ziomeczek tutaj wpadł, ale przepadło, nie? Przepadło. Dobra, koniec dnia, było fajnie, było miło. Zdałem inspekcję, easy peasy, successfully passed the fourth inspection, dostałem osiągnięcie. Czyli bezproblemowo mamy czwartą inspekcję przejść. No i ostatni push, tak? Wykonuj swoje zadania, nie rób niczego głupiego, a może znajdzie się na mnie miejsce na Arce. No, za tą robotę, co ja tu robię, już dawno powinni mi zapewnić miejsce na Arce, dziady cholerne jedne. No! Ale zobaczymy, czy jak tutaj będę stał po stronie rządu, to czy faktycznie mnie uwzględnią w tym, żebym na Arkę się dostał i poleciał na jakąś piękną oazę spokoju w kosmosie. The Ark Supply. 0 na 3 ordery zostały, czyli tylko 3 zadanka mam jeszcze teraz do wykonania, nowe. I to już będzie tak chyba naprawdę koniec, bo mamy 24 dzień, z tego co pamiętam, a do 30 dnia musimy wytrzymać, więc prawdopodobnie te ostatnie dni to będą jakieś special taski, gdzie muszę mieć nazbierane ileś tam gotówki, żeby przetrwać, więc myślę, że damy sobie radę, nie? No i tutaj muszę się pozbyć paru pracowników i uwaga, oczywiście zabieramy ze sobą tutaj tą ekipę, która jest skazana, prawda? Tym bardziej, że doszło nam paru nowych pracowników. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć nowych pracowników, a zasłużonymi dzisiaj graczami jest, uwaga, Gradient. Gratuluję bardzo, zostajesz wysłana na Arkę. Jary, też dobrze pracowałeś, dziękuję tutaj za współpracę. Fabian,
Zapraszamy na Arkę, Krzyżak, tobie też również dziękujemy, że przeżyłeś w krótszym reżimie. I Marcin Martinez, zapraszamy do Arki. Jesteście zwycięzcami. A kto będzie nowy, zobaczycie później w kolejnym odcinku. Tyle, dzięki, cześć.